tym odcinku pogadamy sobie o nadprzewodnictwie. Nadprzewodnictwo elektryczne to zjawisko polegające na całkowitym zaniku oporu elektrycznego w przewodnikach w określonych warunkach. Zjawisko to zapowiada się bardzo ciekawie, ale zanim przejdę do jego omawiania, przypomnijmy sobie, czym jest zwykłe przewodnictwo lub mówiąc inaczej, przewodzenie prądu elektrycznego. Jak już wiemy m.in. z odcinków na tym kanale, przepływ prądu elektrycznego jest możliwy tylko w materiałach i substancjach, które są przewodnikami prądu. Najbardziej znanymi przewodnikami są oczywiście metale, takie jak miedź, aluminium, srebro i inne. W zasadzie wszystkie metale są przewodnikami prądu. Mniej znanymi przewodnikami prądu są takie substancje jak węgiel, elektrolity oraz plazma. Do pewnego rodzaju przewodników możemy zaliczyć również półprzewodniki, no bo przecież przez nie również może płynąć prąd. Nieodłącznym, jak się wydaje, elementem związanym z przepływem prądu przez przewodnik jest opór elektryczny. Każdy przewodnik, nawet bardzo dobry, charakteryzuje właśnie rezystancja, czyli opór elektryczny. Każdy z przewodników ma charakterystyczny parametr zwany oporem właściwym lub opornością. Opór elektryczny powoduje straty mocy podczas przepływu prądu. W przewodniku wydziela się ciepło. Jednak okazuje się, że w pewnych specyficznych warunkach przewodniki mogą w ogóle nie mieć oporu elektrycznego, a mówiąc inaczej, ich rezystancja może wynosić zero. To właśnie jest zjawisko nadprzewodnictwa, polegające na zaniku oporu w pewnych szczególnych warunkach oraz w pewnych rodzajach przewodników oraz innych materiałów, które stają się wtedy nadprzewodnikami. Nadprzewodnictwo wydaje się bardzo atrakcyjną sprawą, bo przecież kiedy nie ma oporu, nie ma też strat cieplnych podczas przepływu prądu, nie ma spadków napięć, na przykład na liniach energetycznych i nadprzewodniki, gdyby udało się je zastosować, mogłyby odegrać przełomową rolę, szczególnie w energetyce, ale także w elektronice. Zanim jednak przybliżę Was w tej sprawie nieco bliżej Ziemi, opowiem Wam o historii odkrycia zjawiska nadprzewodnictwa oraz o badaniach nad nim. Samo zjawisko nadprzewodnictwa zostało odkryte już dosyć dawno, na początku XX wieku, w roku 1911. Odkrywcą był holenderski fizyk Heike Kamerlingh Onnes. Jak to często bywa, samo nadprzewodnictwo zostało doświadczalnie potwierdzone, ale nie potrafiono jeszcze teoretycznie opisać tego zjawiska, czyli mówiąc inaczej, nikt nie wiedział, dlaczego tak się dzieje. Samo odkrycie miało miejsce podczas badań właściwości materiałów w niskich temperaturach. Do badań tych używano rtęci i podczas pomiarów jej rezystancji elektrycznej w temperaturze około 4 stopni Kelwina, czyli minus 269 stopni Celsjusza, odkryto, że opór elektryczny rtęci w takich warunkach nagle znikał, spadał do zera. Onnes ustalił też, że istnieje pewna krytyczna temperatura oraz pewne natężenie pola magnetycznego, które to warunki powodują zanik oporu elektrycznego przewodnika. Onnes za to odkrycie oraz badania nad nim otrzymał Nagrodę Nobla już w roku 1913, a więc dosyć szybko. Albert Einstein na przykład na Nobla musiał czekać aż do roku 21, a przecież szczególną teorię względności odkrył on już w roku 1905, a ogólną teorię względności w 1915. W dodatku Einstein nie dostał Nobla za swoje przełomowe przecież dla nauki teorie, a w zasadzie tylko za odkrycie praw rządzących efektem fotoelektrycznym. No ale tak bywało w tamtych latach z nagrodami Nobla, nie tylko z fizyki. To tak trochę poza tematem. Tak jak mówiłem, nadprzewodnictwo zostało doświadczalnie potwierdzone, ale nadal niewiele wiedziano, dlaczego tak się dzieje, jakie są fizyczne podstawy zjawiska. Pierwsza poważna próba opisu zjawiska nadprzewodnictwa pojawiła się w roku 1957, a więc aż 46 lat po jego odkryciu. Jest to tak zwana teoria BCS. BCS to pierwsze litery nazwisk twórców teorii, czyli Johna Bardina, tego od odkrycia tranzystora, Leona Coopera oraz Johna Roberta Schrieffera. W tej teorii zakłada się, że nadprzewodnictwo jest powodowane tym, że prąd elektryczny przenoszą specyficznego rodzaju pary elektronów,
a nie pojedyncze nośniki. Swobodne pary elektronów zwane parami Coopera oddziałują w pewien szczególny sposób z siecią krystaliczną przewodnika, powodując zmianę ruchu tak utworzonych par elektronów. Oczywiście takim warunkom musi sprzyjać niska temperatura oraz brak silnego pola magnetycznego. Wytłumaczenie tej teorii w tradycyjnym ujęciu nie będzie łatwe, bo przecież zastanawiając się możemy dojść do wniosku, że opór elektryczny powstaje, kiedy nośnik prądu elektrycznego, powiedzmy elektron, przemieszczający się w przewodniku napotyka na swojej drodze różne przeszkody w postaci innych elektronów, pól elektrycznych, pobliskiej sieci krystalicznej itd. Samo obniżanie temperatury nic tutaj raczej nie pomaga, a może nawet jeszcze bardziej przeszkadzać. Również rozpatrując poruszające się pary elektronów, można by pomyśleć, że takie związanie w pary również raczej nie ułatwia poruszania się w przewodniku. Wyobraźcie sobie, że jesteście z żoną czy z dziewczyną na zatłoczonym peronie dworca kolejowego i chcecie szybko dostać się do swojego wagonu. Łatwiej będzie przecież przemknąć przez tłum w pojedynkę, niż trzymając się z żoną czy z dziewczyną za rękę. Zatem wyjaśnienie zjawiska nadprzewodnictwa na podstawie nośników prądu w postaci sztywnych cząstek okazuje się ślepą uliczką. Jak zatem to wyjaśnić? Okazuje się, że wyjaśnienie musimy oprzeć na mechanice kwantowej. Powiedziałem wcześniej, że za nadprzewodnictwo odpowiadają pary elektronów, zwane parami Coopera. Para Coopera to dwa elektrony o przeciwnie skierowanych spinach, czy raczej rzutach spinów. No dobra, ale czym jest spin cząstki, czy spin elektronu? Spin to moment pędu cząstki wynikający z jej natury kwantowej. Tak mówi Wikipedia. Nam to zapewne mówi niewiele. Można sobie wyobrazić spin cząstki, takiej na przykład jak elektron, jako wirowanie wokół własnej osi podłużnej, tak jak na przykład wiruje bąk. Oczywiście w rzeczywistości elektron nie wiruje w przestrzeni, tak jak bąk, ale ma on pewien rodzaj symetrii obrotowej, funkcji falowej, opisującej tę cząstkę. Wiem, że brnę coraz bardziej w tych opisach, dlatego wyobraźmy sobie na razie spin jako wirowanie elektronów wokół osi. Zatem para Coopera zawiera dwa elektrony mające przeciwny spin. Można założyć, że wypadkowy spin takiej pary wynosi 0, no bo kierunki ich wirowania są przeciwne. Tak się składa, że w takich warunkach para Coopera zaczyna zachowywać się podobnie jak bozon. I znowu trzeba wyjaśnić, czym jest bozon. Wszystkie cząstki elementarne, jeśli chodzi o spin, dzielą się na bozony i fermiony. Fermionami nazywamy cząstki, których spin nie jest liczbą całkowitą, a bozony natomiast mają spin całkowity. Przykładem fermionu jest elektron, przykładem bozonu jest na przykład foton. Oczywiście najbardziej popularnym w ostatnich latach bozonem jest bozon Higgsa, zwany nie wiadomo dlaczego boską cząstką, ale wróćmy do meritum. Zatem para Coopera, będąca parą elektronów o przeciwnych spinach, przybiera właściwości bozonu. Bozony z kolei, jako że są cząstkami przenoszącymi oddziaływania, mają zdolność do tworzenia tzw. kondensatów, czyli w nadprzewodniku powstaje wiele takich par Coopera. Tworzy się coś, co znamy jako kondensat Bose'ego-Einsteina, występujący w przewodniku o bardzo niskiej temperaturze. Ważne jest to, że pary Coopera mogą się skondensować na jednym poziomie energetycznym i wtedy tak oddziaływują z siecią krystaliczną, na przykład metalu, że mogą, a w zasadzie muszą się poruszać i są one nośnikami prądu elektrycznego. Opór elektryczny znika. Ważne jest także to, że poszczególne elektrony w parach Coopera, a także te w kondensacie, są związane ze sobą czymś, co możemy sobie wyobrazić jako pewien odpowiednik kleju lub raczej odpowiednio dobrane linki, które dobrze trzymają elektrony ze sobą w niskich temperaturach, a rozpadają się po jej wzroście, choćby ze względu na odpychanie elektryczne samych elektronów. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem Wam podstawy fizyczne tego zjawiska i nie wiem też, czy w ogóle dobrze zrobiłem, próbując to tłumaczyć, bo jest to dosyć skomplikowane i sam do końca tego nie rozumiem. Ale jakby co, zawsze możecie ten fragment pominąć. Ciekawym zjawiskiem związanym z nadprzewodnictwem jest efekt Meissnera. Efekt ten polega na zaniku czy też wypchnięciu pola magnetycznego z nadprzewodnika, kiedy ten wchodzi w stan nadprzewodnictwa. Popularnym obrazkiem ilustrującym efekt Meissnera jest lewitujący kawałek magnesu nad ochłodzonym nadprzewodnikiem. W normalnym stanie, kiedy materiał nie jest nad przewodnikiem, czyli jego temperatura jest wyższa od temperatury krytycznej, pole magnetyczne przenika przez niego po prostu. Kiedy jednak wskutek obniżenia temperatury materiał staje się nad przewodnikiem, czyli jego temperatura spada poniżej temperatury krytycznej, materiał ten wypycha
pole magnetyczne, tak jak widzimy na rysunku, czyli wypycha na zewnątrz linię sił pola magnetycznego właściwie. Dzieje się tak dlatego, że w wierzchniej warstwie nadprzewodnika zaczyna płynąć prąd elektryczny, który wytwarza pole magnetyczne kompensujące to zewnętrzne pole, dzięki czemu związana z tym siła może utrzymywać magnes nad schłodzonym kawałkiem nadprzewodnika lub nadprzewodnika nad magnesem, tak jak widzimy na fotografii. Może ten kawałek może utrzymywać się w bezruchu lub wirować. Efekt Meissnera jest wykorzystywany na przykład w wytwarzaniu łożysk nadprzewodzących, ale do tego jeszcze wrócimy. Nadprzewodniki ze względu na właściwości fizyczne dzielą się na nadprzewodniki pierwszego i drugiego rodzaju. Jeśli chodzi o te pierwszego rodzaju, to przy określonym krytycznym polu magnetycznym zewnętrznym dochodzi do szybkiego zniszczenia stanu nadprzewodzącego. Nadprzewodniki drugiego rodzaju to takie, które przy określonym polu magnetycznym dochodzi do częściowego wnikania pola do nadprzewodnika i tworzy się tak zwany stan mieszany, ale już powyżej pewnego krytycznego natężenia pola również zachodzi do zniszczenia stanu nadprzewodzącego. Nadprzewodniki klasyczne zaczynają powstawać w temperaturach, które są niewiele wyższe od temperatury zera bezwzględnego, czyli temperatury minus 273 stopni Celsjusza. Jest to powiedzmy 4-5 stopni powyżej tego. Taką temperaturę jest bardzo trudno uzyskać, a jeszcze trudniej utrzymywać ją przez dłuższy czas. Dlatego zastosowanie klasycznych nadprzewodników w technice jest mało realne, a przynajmniej bardzo trudne technologicznie. Mniej więcej w połowie lat 80. odkryto nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Dokonali tego Georg Bednosz i Alex Miller. Odkryli oni, że pewne tlenki miedzi zawierające lantan i bar stają się nadprzewodnikami, czyli tracą opór elektryczny już w temperaturze minus 240 stopni Celsjusza, a więc sporo wyżej od temperatury 269 stopni, jakie musiały osiągać klasyczne nadprzewodniki. Najciekawsze jednak było to, że substancja ta w zwykłych warunkach w ogóle nie przewodziła prądu, była izolatorem. Było to wielkim zaskoczeniem, bo nikt się nie spodziewał znalezienia nadprzewodnika wśród substancji, które nie były w ogóle przewodnikami. Bednosz i Miller rok po swoim odkryciu otrzymali Nagrodę Nobla, a zaraz po tym zaczęto baczniej przyglądać się związkom tego typu i temperatura nadprzewodników zaczęła szybko rosnąć. Niedługo potem otrzymano nadprzewodniki, które pracowały już w temperaturach minus 180 stopni Celsjusza. Było to o tyle ważne, że takie temperatury można już dosyć łatwo uzyskiwać. Na przykład ciekły azot otrzymujemy w temperaturze około minus 190 stopni. Wydawało się, że już niedługo sięgniemy wręcz do temperatury pokojowej, w której mogłyby pracować nadprzewodniki wysokotemperaturowe, ale na razie jeszcze do tego daleko. Na temat nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego można by długo opowiadać, jest to materiał na osobny odcinek. Sama technologia wytwarzania nadprzewodników tego typu może być przełomem w różnych dziedzinach techniki, w energetyce, w elektronice, w miernictwie, a nawet w kosmologii. Nie będziemy na razie brnąć w ten temat, można tylko powiedzieć, że ostatnio mówi się już o nadprzewodnikach pracujących w temperaturach około minus 70 stopni Celsjusza, co jest bardzo obiecujące. Zastosowania nadprzewodników mogą być bardzo szerokie. W energetyce może być to na przykład bezstratne przesyłanie energii elektrycznej. Wykorzystanie nadprzewodników w elektroenergetyce planuje się już coraz poważniej. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe pracują już w temperaturach, które są dosyć łatwo osiągalne w skali przemysłowej. Z drugiej jednak strony materiały nadprzewodzące nie będące metalami są kruche, trudniej je formować w przewody na przykład w taki konwencjonalny sposób. Trzeba szukać innych rozwiązań. Jednak próby trwają i wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej praktycznego zastosowania kabli przesyłowych tego typu. Buduje się niezwykle mocne elektromagnesy nadprzewodzące, które przy niewielkich wymiarach wytwarzają ogromnie mocne pole magnetyczne. Obecnie w Japonii kolej elektryczna Maglev wykorzystuje właśnie nadprzewodzące elektromagnesy do unoszenia wagonów. Duże elektromagnesy nadprzewodzące w postaci toroidu mogłyby służyć do stabilizacji sieci energetycznych. W godzinach szczytu mogłyby oddawać część energii, a w nocy ją przyjmować. W mechanice nadprzewodniki można stosować do budowy łożysk bezstarciowych,
działających na zasadzie zjawiska Meissnera, na przykład w żyroskopach. W elektronice natomiast może to być budowa nowego rodzaju szybkich tranzystorów czy pamięci z wykorzystaniem złączy Josephsona. O złączu Josephsona opowiem Wam w osobnym odcinku. W kosmologii natomiast nadprzewodniki mogą być i są wykorzystywane w urządzeniach obserwacyjnych, radioteleskopach i detektorach, na przykład bolometry do detekcji promieniowania w szerokim zakresie. To tyle w tym odcinku. Zdaję sobie sprawę, że tematu nadprzewodników i nadprzewodnictwa nie wyczerpałem. Daleko jeszcze do tego, ale jeśli Was to interesuje, mogę do niego wrócić. Piszcie zatem w komentarzach, w którą stronę powinienem rozwinąć ten temat dla Was. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli odcinek się spodobał, kliknijcie kciuk w górę pod nim. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.